się starać być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję! Kilkudziesięciu uczniów klas pierwszych ze szkoły podstawowej w Piekoszowie uroczyście weszło do braci uczniowskiej. Wydarzenie to było inauguracją obchodów stulecia szkoły i dobrą okazją do powtórki z historii. Jan Brzosko, kierownik szkoły w latach 1945-1970. Mieczysław Wydorczyk, w latach 1970-1979, dyrektorem wówczas była pani Kazimierza Kusacza. Następnie w latach 1979-1984 Ryszard Barańczyk, a wicedyrektorem byli pani Rosalia Walczyńska, pani Helena Dobrowa i pani Kazimierza Kusacza. Ślubowanie to duże przeżycie dla pierwszaków. Jednak gdy dopingują je ich rodzice, nauczyciele i starsi koledzy i koleżanki, stres mija. Każdy z nas dobrze wie, na czas. Uczy się! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na naukę mamy! Piękne przedstawienie oraz wiele znakomitych piosenek wzbudziło podziw u zaproszonych gości. Ja słuchałem pani dyrektor, jak opowiadała o szkole historii i 70 uczniów przypadało na jednego nauczyciela. Był taki okres, potem niewiele mniej, bo wiadomo, że w czasie wojny bardzo dużo nauczycieli zginęło, bo zamiary naiscy były takie, żeby inteligencję polską wyniszczyć. Stąd trudno było w pierwszych latach powojennych o kadrę. Myślę, że teraz jak porównamy sobie te czasy, to mamy duży luksus, bo na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 25 uczniów. Życzę wszystkiego najlepszego, żeby praca w szkole była przyjemnością, nie obowiązkiem. A wam, drogie dzieci, życzę, żebyście przychodząc do szkoły, chodziły z radością, nie z przymusu. O istotnej roli szkoły dla mieszkańców mówił także włodarz gminy Piekoszów. Różnie bywało. Były lepsze momenty i gorsze momenty. Nie ma co przyrównywać wcześniejszych okresów do dzisiejszych, zupełnie inne czasy. Niemniej jednak jedno jest pewne, że przez te 100 lat ta szkoła wykształciła wielu mieszkańców gminy Piekoszów, a mogę śmiało powiedzieć, że tysiące mieszkańców Piekoszowa. Pierwszaki, już oficjalnie uczniowie szkoły, otrzymali także prezenty.